na tej skromnej z racji warunków uroczystości, ale jakże ważnej dla mnie, dla nas. Przede wszystkim chciałbym podziękować za to, że poświęciłyście Panie swój czas, swój trud, zupełnie bezinteresownie. I tutaj z całą stanowczością podkreślić, że jest to postawa godna naśladowania i godna podziwu, bo biorąc pod uwagę to, jakie mamy dzisiaj czasy, kiedy najczęściej słyszymy nie co mogę zrobić, tylko za ile, a Wy na samym początku tej pandemii, kiedy jeszcze nie było wiadomo co z czym, kiedy różne sprzeczne komunikaty się pokazywały, stanęłyście na pierwszej linii, bo tak to trzeba nazwać, stanęłyście na pierwszej linii tego frontu, szyjąc maseczki, żeby zabezpieczyć naszych mieszkańców. Wójt gminy Sosnówka, panie Marcinie, dzisiaj podsumowanie pewnej akcji. Akcji, bez której być może w gminie Sosnówka byłoby ciężej niż jest. Oczywiście, ja cały czas w to wierzę, że tylko i wyłącznie dzięki maseczkom, które zostały uszyte przez nasze mieszkanki, które od razu na samym początku odpowiedziały na nasz apel i włączyły się bezinteresownie do walki z pandemią, gmina Sosnówka nadal jest zieloną wyspą, w której nie mieliśmy ani jednego przypadku i mam nadzieję, że tak już zostanie do końca koronawirusa. 12 pań, 12 podziękowań, a ile maseczek? I razy oka. Około 2000. Brawo. Myślę, że tutaj trzeba to podkreślić, że panie nie tylko robiły to bezinteresownie, przeznaczając na to swój własny czas, ale one naprawdę dużo tego zrobiły. Biorąc pod uwagę liczbę tych pań, my wszyscy jesteśmy pod ich wrażeniem pracowitości. No tak naprawdę 2000 maseczek i gmina Sosnówka, to w sumie każdy z mieszkańców dorosłych tą maseczkę otrzymał. Tak, one nadal są jeszcze, ci, którzy nie odebrali ze względu na to, że mieli swoje lub też chcieli się w jakiś sposób włączyć, to dalej maseczki są do odbrania u sołtysów. W każdym momencie, u każdego sołtysa, jeżeli się skończą, dostarczymy, żeby zapas był i każdy mieszkaniec był wyposażony w taką maseczkę. No właśnie też, żeby nie poszła zła intencja tego materiału. Koronawirus nadal jest, nadal z nim walczymy. Bo tu podziękowanie już w tym momencie. Tak, ale podziękowanie za tą pierwszą akcję, bo te maseczki zabezpieczyły naszych mieszkańców gminy. Oczywiście jak najbardziej pandemia trwa, walka z pandemią trwa, ale my mamy oręż, w który nas te panie wyposażyły i dzięki temu walczymy i póki co walczymy zwycięsko. Lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. I myślę, że ten cytat świętego Jana Pawła II jest podsumowaniem tej całej akcji szycia maseczek i tego dzisiejszego spotkania. Ten cytat również znalazł się na pamiątkowych grawertonach, które zaraz wręczymy tutaj naszym wspaniałym paniom. Pań zgłosiło się do akcji, 2000 maseczek uszytych, dzisiaj podziękowania. Jak one wyglądały i komu, do kogo trafiły? Trafiły najbardziej zasłużonym paniom, które włączyły się w akcję właśnie szycia maseczek, które szyły maseczki. Tutaj właśnie odzew był bardzo duży, bo panie same po informacji na fanpage'u naszego Gminnego Ośrodka Kultury, panie, mogę powiedzieć, że telefony rozdzwoniły się, że ja chcę szyć maseczkę, że wyraziły taką chęć. Po niektórych paniach nawet się nie spodziewałam, że mają taki fach w ręku. Komu dzisiaj te podziękowania trafiły? Do kogo? Była to pani Anna Bujnik, Elżbieta Mróz, Bernadetta Kowalczuk, Aniela Łowacz, Krystyna Oniśk, Irena Bożyk, Aniela Maciejuk, Maria Sidor, Zofia Łowacz, Maria Skrzyńska, Barbara Karpiuk oraz Justyna Głowacka. Były to panie, które szyły i również przekazywały materiały.
bo tutaj również zanim zakupiliśmy materiał, akcja już była, panie chciały szyć, a nie mieliśmy materiału, więc tutaj też duży ukłon do tych pań, które przekazały swoje własne materiały. Czy ten potencjał właśnie i ta grupa pań, no to już coś znaczy, to coś świadczy. I czy pomysły być może na przyszłość do wykorzystania takiej grupy właśnie zwolenników, wolontariuszy? Myślę, że to jest, no właśnie, najlepiej, żeby już nie w tym celu wykorzystać panie, w cudzysłowie mówiąc, wykorzystać, ale myślę, że coś fajnego można by było jeszcze zrobić z tymi paniami. Także ja serdecznie dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim paniom, ale jeszcze chciałabym co zaznaczyć, że dzisiaj nagrodziliśmy panie, które szyły, które najbardziej zaangażowały się w tą akcję szycia maseczek. Największa ilość, tak? Takie kryteria? Nie, to panie, to tylko te panie szyły. Ale są jeszcze osoby, którym należą się podziękowania, bo były to osoby, byli to pracownicy Urzędu Gminy, byli to pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej, byli to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, OSP. Także tu jest grupa ludzi, wolontariuszy, którzy włączyli się również do akcji, pomagali w pakowaniu maseczek. Maseczki, które panie uszyły, trafiły do sołtysów i tam już dalej były rozdysponowane naszym mieszkańcom. Więc tutaj duży ukłon również wszystkim pracownikom i osobom, które włączyły się w tą akcję. Jako jedna z 12 pań włączyła się pani w akcję szycia maseczek. Skąd ten zryw, skąd ten pomysł i skąd ten udział? Zobaczyłam informację na stronie GOK-u. Stwierdziłam, że mogę coś tam pomóc w tym zakresie. Czyli krawcowa z zamiłowania? Nie, absolutnie, tylko z hobby. Maszyna w domu jest? Maszyna jest. Było trudno? Pierwsze maseczki? Niewymiarowe? Pierwsza tak, a następne już coraz szybciej i łatwiej. Czuje pani tą dumę z siebie, z koleżanek, że rzeczywiście dzięki wam jest spokojnie w Sosnowce? Zdecydowanie. My również jako Radio Biper jesteśmy dumni z pań. Tych maseczek około 2000, nie wiem czy pani wie, uszyłyście właśnie tak średnio na 12 osób, to ogromna ilość. No i właśnie, czy nadal gmina Sosnówka może na panie liczyć? Tak, gmina Sosnówka może na nas liczyć zawsze, kiedy będzie tego potrzebowała.